Wielu zapalonych grzybiarzy odlicza dni do momentu pojawienia się w lesie borowików, koźlarzy czy podgrzybków. I z zazdrością patrzy na to, co dzieje się już na południu i wschodzie kraju. No tam są grzyby, a tu widzi pan takie pudełeczko maleńkich kurek 15 zł. To jest dla jednej osoby, nie? W sosiku zrobić. Także czekamy. Południowe rejony Polski wschodnie ponoć obfitują grzyby. Lubię chodzić po lesie. Jest to spokój, cisza, odprężenie. No i czekam. Pogoda wyraz sprzyjająca będzie. I to od niej teraz wszystko zależy. Na razie w lasach naszego regionu pojawiają się pojedyncze grzyby. Do prawdziwego wysypu jeszcze daleko. Sytuacja w lesie jest taka, że jest suchą. Co prawda, no dzisiaj mamy pogodę sprzyjającą, bo mamy lekki opad deszczu, ale na grzyby to rzeczywiście jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Muszą być odpowiednie warunki, musi być i trochę wilgotno, i musi być też ciepło. Jeśli taka pogoda utrzyma się zgodnie z prognozami, to za tydzień lub dwa możemy już ruszać na grzyby. Jednak nie wszędzie i nie wszystkim. Do lasu nie wolno wjeżdżać autem. Nie wszędzie też można zbierać grzyby. Uprawy, młodniki do 4 metrów wysokości, powierzchnie wszelkiego rodzaju z obiektami nasiennymi, które w terenie są odpowiednio oznakowane. Takie obiekty nasienne zazwyczaj mają żółtą opaskę na drzewie. Jest też odpowiednia tablica informacyjna przy takich obiektach. Kto nie lubi zbierać grzybów lub się na nich nie zna, może je po prostu kupić. Te na pilskim targowisku musi wcześniej sprawdzić grzyboznawca. U nas również handlują ludzie tymi grzybami, no i mają obowiązek przyjścia do Tarpilu. Mamy tutaj eksperta, panią Anitę Owczarz, która zajmuje się grzybami, która świetnie je zna i ona ewentualnie przesegreguje te grzyby, które byłyby niedobre do jedzenia, czy tam niezdrowe albo trujące. A z tym już nie ma żartów. Zjedzenie nawet niewielkich ilości trujących grzybów może trwale wpłynąć na stan naszego zdrowia. Dochodzi do uszkodzenia wątroby i nerek. I jeżeli nie będzie natychmiastowej pomocy, to naprawdę może to się bardzo źle skończyć. W najgorszym wypadku śmiercią. Rocznie w Polsce z powodu zatrucia toksynami grzybów umiera od 30 do 60 osób. Dlatego też niepewni jadalności swoich zbiorów zbieracze mogą bezpłatnie sprawdzić je w sanepidzie.